Cześć! Witamy na kanale Conesso. W naszym ostatnim materiale mogliście poznać najnowszy model ekspresu kolbowego SMEK z budowanym młynkiem, a dziś chcielibyśmy przeprowadzić Was przez cały proces programowania oraz wstępnych ustawień tego ekspresu. SMEK, chcąc sprostać oczekiwania nawet najbardziej wymagających smakoszy, stworzył ekspres z budowanym młynkiem z 15-stopniową regulacją mielenia oraz profesjonalną grupą 58 mm, dzięki której przygotujemy w pełni bogate w smaku i aromacie espresso. Trzeba wspomnieć o tym, że sam ekspres to nie wszystko. Aby móc cieszyć się wyjątkową kawą, konieczne jest dostosowanie ustawień do użytych ziaren oraz do własnych preferencji. Dlatego w dzisiejszym materiale pokażemy Wam, jak krok po kroku zaprogramować ekspres SMEK, aby uzyskać idealne espresso. Kawa, na której będziemy dzisiaj bazować, to 100% arabika Bazara Dodici Gran Cru. Pierwsza rzecz to ustawienie młynka. Jak już wspomnieliśmy, ekspres ten oferuje aż 15 stopni regulacji. To pozwala na precyzyjne dostosowanie grubości mielenia, czy to dla jasnopalonych, średniopalonych czy ciemnopalonych ziaren. Przy średnio wypalonych ziarnach warto rozpocząć od 6 stopnia i tak też dzisiaj zrobimy. Ten ekspres oferuje aż 4 stopnie temperatury parzenia kawy. Niską, średnią, optymalną oraz wysoką. Ekspres wstępnie ustawiony jest na optymalną temperaturę, ale jeżeli lubisz eksperymentować z temperaturą wody dla uzyskania różnych profili smakowych kawy, ta funkcja będzie dla Ciebie. Dlaczego temperatura jest ważna? Przy niższych temperaturach możemy uzyskać łagodniejsze espresso z subtelnymi nutami smakowymi, idealne dla kaw o delikatnym profilu smakowym. Wyższe temperatury natomiast wyostrzają smak, podkreślając ciemniejsze i bardziej intensywne nuty w kawie. Kolejna rzecz to odpowiednia gramatura kawy w kolbie. Jeżeli posiadasz wagę i stoper, to teraz mogą Ci się przydać. Zmiel i odważ około 16 g kawy z włączonym stoperem. Zapamiętaj czas namielania, bądź po prostu zapisz go na kartce. Teraz dokładnie wyrównaj kawę w kolbie. Oprzyj ją o blat i ubij tamperem, aby uzyskać jednolitą powierzchnię. Ubijanie kawy jest kluczem do uzyskania równomiernego przepływu wody przez zmielone ziarna kawy podczas ekstrakcji. Zbyt mocne ubicie może spowodować, że woda będzie przepływać zbyt wolno, podczas gdy zbyt lekkie ubijanie może powodować szybki przepływ wody, co skutkuje nieprzyjemną kwasowością. Idealne ubijanie to taki nacisk, który zapewni optymalny czas ekstrakcji, zazwyczaj w granicach 25-30 sekund. Mając wszystko gotowe, możemy przejść do parzenia. Warto obserwować, jak kawa płynie z ekspresu. Idealne espresso powinno mieć gęstą konsystencję i piękną złocistą kremę na wierzchu. Używając stopera, monitoruj czas ekstrakcji. Jeśli zauważysz, że jest zbyt krótki lub zbyt długi, nie krępuj się, aby wprowadzić drobne korekty. Każde ziarno kawy jest inne i może wymagać indywidualnego podejścia. Główną zaletą ekspresu SMEK jest właśnie ta możliwość personalizacji procesu parzenia, dzięki której możemy dostosować wszystko do własnych upodobań. Jak zaprogramować ustawienia? Bardzo prosto. Zacznijmy od młynka. Wciskamy przez 3 sekundy przycisk na podwójną dozę, aż zacznie migać i odliczamy czas mielenia. Po osiągnięciu żądanej ilości zmielonej kawy ponownie wciskamy przycisk, tym samym zapisując czas mielenia, który będzie zapamiętany do momentu wprowadzenia kolejnych, ewentualnych zmian. Wyrównujemy i ubijamy kawę tamperem. Teraz programujemy dozę, czyli ilość naszego espresso filiżance. Wciskamy przycisk na podwójną kawę i tak jak przy programowaniu młynka, przytrzymujemy go na 3 sekundy. Po osiągnięciu odpowiedniej ilości kawy w filiżance, u nas jest to 32 gramy, czyli 35 ml, zatrzymujemy proces parzenia tym samym przyciskiem. Dokładnie w taki sam sposób możesz zaprogramować ilość zmielonej kawy oraz wody na pojedyncze espresso. Podczas programowania użyj tylko przycisku pojedynczej kawy.
Gotowe! Ekspres jest zaprogramowany i teraz będziecie mogli cieszyć się za każdym razem idealnie przygotowanym espresso według Waszych upodobań. Nie musicie się już martwić o dokładne ustawienia, ponieważ ekspres zapamiętał Wasze preferencje. Teraz każda filiżanka kawy będzie smakować dokładnie tak, jak lubicie. Pamiętajcie jednak, że choć ustawienia ekspresu to świetny sposób na konsekwentne i doskonałe espresso za każdym razem, warto od czasu do czasu wprowadzać pewne zmiany i eksperymentować z różnymi rodzajami ziaren czy stopniami mielenia, aby odkrywać nowe smaki i aromaty. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące tego ekspresu, bądź chcesz po prostu poznać jego pozostałe funkcje, zostaw nam komentarz. Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie, mailowo, również przez Instagram czy Facebook. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.